No to jesteśmy z powrotem na naszej festiwalowej, w zasadzie nie festiwalowej, tylko orkiestrowej scenie. Moi kochani, to co powiedziałem, że zwykle tradycją było to, iż na naszą wielką scenę zapraszaliśmy lekarzy, z którymi rozmawialiśmy na tematy związane z kolejnymi finałami i problematyką związaną właśnie z zakupem różnego rodzaju sprzętu. Ten rok jest zgoła inny. Dziś mamy również lekarzy na tej scenie, ale tym razem to oni będą śpiewali. Zanim ich zapowiem, kochani, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Otóż firma Push Guitars wyprodukowała gitarę Jetson, którą można nabyć właśnie, a Kacper będzie na niej grał dzisiaj na aukcji. Tak wygląda, przepiękna, naprawdę przepiękny instrument. To dla wirtuoza gitary, troszeczkę tutaj do światła, żebyście to zobaczyli. Tak ona wygląda. Jak brzmi, to się dzisiaj dwukrotnie przekonacie. Kacper będzie szył na tym wiośle, także myślę, że będzie się działo. Moi kochani, zespół tworzą, to tak, Tomasz Reisner, przepraszam, doktor Tomasz Reisner i doktor Konrad Baum, gastrolog i neurolog. Na co dzień ratują, przede wszystkim dbają o zdrowie pacjentów, ratują ich życie, no a w wolnych chwilach robią to, co kochają, czyli uprawiają muzykę. Chociaż jeżeli chodzi o uprawianie, to jeszcze chyba kilka innych rzeczy jest, które kochacie. Formacja nazywa się DOK. Witamy gorąco. W sensie. Zaraz. Witamy gorąco. Zapraszamy do koncertu. Słuchajcie, wszyscy wiemy, dlaczego tu jesteśmy. Wszyscy wiemy, jaki mamy cel. Jesteśmy zawsze od początku, od każdej możliwej tylko akcji, a WOŚP jest najpiękniejszą akcją na świecie. Mamy nadzieję, że tym razem znowu pobijemy rekord. Zagrajmy do końca świata, jeden dzień dłużej, zespół DOK z Polski, ciao. Moi kochani, zanim zagrają, to porozmawiajmy, bo to są przecież lekarze. Patrzę, czy masz, Konradzie, ale nie masz, nie widzę serduszka. No, znaczy na pewno... Za chwilę będę miał, Przyjechaliśmy dopiero na koncert, ale za chwilę... Mam nadzieję, że ta serdeczność od twoich pacjentów jest tak duża, że już nie potrzebujesz tego czerwonego, bo jest wszystkiego dobrze. Na co dzień zajmujesz się neurologią. Tak jest. Czy, nie wiem, pracujesz na oddziale szpitalnym? Pracuję na oddziale, pracuję w poradni, pracuję w gabinecie, robię USG. Powiedz mi, czy tam, gdzie się pojawiasz, służbowo oczywiście, są również urządzenia opatrzone tym symbolem wielkiej oczywiście. W każdym miejscu, w którym pracowałem do tej pory, a pracuję wbrew pozorom już długo, spotykałem ogrom tych urządzeń, które ratują ludzkie życie. Jest to ewidentny przykład na to, że ta akcja naprawdę wnosi coś wielkiego. Wszyscy o tym wiemy i naprawdę w naszym szpitalu w Łańcucie też mamy bardzo wiele sprzętu i ratującego życie, i USG, i diagnostycznego i tak dalej, który jest oklejony serduszkiem, więc jesteśmy bardzo wdzięczni i też przez to dokładamy siebie samych do tej akcji. Nie dość, że wrócimy do puszki, to jeszcze mam nadzieję, że zagramy dla Państwa fajny koncert. Ale myślę, że tych nowoczesnych urządzeń nigdy dość. Nigdy nadal dość. Macie potrzebę czegoś nowego. Dokładnie. Medycyna się rozwija. Mamy potrzebę diagnozowania, mamy potrzebę się rozwijania. To wszystko jest dla pacjentów, wszystko jest dla ludzi. Taka akcja naprawdę, tak naprawdę realnie daje nam możliwość pomagania chorym dzieciom, nie tylko chorym dzieciom, bo każdy rok jest inny. W tym roku gramy dla okulistyki dziecięcej i to jest bardzo ważne, żebyście Państwo to zrozumieli, że naprawdę my na tym pracujemy, my to wykorzystujemy i to jest wszystko dla dzieci, dla Państwa dzieci też pewnie na pewno. Także proszę mieć tę świadomość, że
dokładacie cegiełkę do czegoś wielkiego. Czy lekarz okulista, czy lekarz neurolog dbają o zdrowie i życie pacjentów, podobnie jak i gastrolog. Tomek jest gastrologiem. Jak u ciebie wygląda sytuacja? Także pojawiają się urządzenia z tym pięknym symbolem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? U mnie jest bardzo dużo, zwłaszcza na oddziale internistycznym, tam mieliśmy bardzo dużo rzeczy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja jestem internistą, zajmuję się gastrologią, ale jeszcze nie jestem specjalistą gastrologii. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, bardzo nam dużo pomógł. W łańcucie mamy wiele, nawet w naszym teledysku ostatnio widać było ze stali, jak ten sprzęt się pięknie prezentuje, bo jest go sporo. Moi kochani, myślę, że nie będzie to nadużycie, Tomasz, że skieruję ewentualnie przyszłych pacjentów do was, a szczególnie tych, którzy grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Moi kochani, myślę, że to już czas najwyższy, żeby śpiewający lekarze dali naprawdę prawdziwy koncert i prawdziwy popis. Przed państwem formacja Dark. All right. Witamy gorąco jeszcze raz! Zagubiony w grze, która nie ma końca. Skład niepotrzebnych doznań, postawiłeś dom, lecz nie mieszkasz w nim. To gdyby tak zapomnieć i wyrzucić za siebie, zamiast szukać spokoju. Na granicy sił, by w tyle nie zostać, obok inny szczur, szybszy może być. Witamy gorąco jeszcze raz, Spółdok. Otwórzcie swoje oczy, otwórzcie swoje serca. Bądźmy wszyscy razem w tej pięknej akcji. Spróbuj jeszcze raz wokół się rozglądać. Zaryzykuj dziś, by nie robić nic. I parę chwil bądź na spokojnie. Chcesz tego czy nie? Jutro też jest dzień.
za siebie, zamiast szukać spełnień. Teraz zacznij żyć. Witamy gorąco wszystkich przed transmisją online audio. Słuchajcie, ten utwór w dzisiejszym dniu zabrzmi zupełnie inaczej. Myślę, że prawdziwie. Posłuchajcie utworu Człowiek.
bardzo dziękujemy. Wiem, że przed tymi ekranami komputerów, telewizorów jesteście z nami. Pamiętajcie, można wpłacać też online, można kupować serduszko, można wyjść na ulicę i wrzucić do puszki. Po to tu jesteśmy. A teraz utwór Tatuaż. O Tomku, który ma tatuaże wszędzie. Tylko chodzi w długiej koszuli. Posłuchajcie. Czas i nigdy nie da się już lepiej. Toż przecież powie cię. W szarym gęstym tłumie czujesz się tak pewnie. Bo płacą świeci się. Nie widzą my, który słyszy więcej. No czuję, że to blef. Sam piszesz się, wcale nie jest to życie. Kolejny świt to nowy los. Szukasz zmian, to może zacznij je od siebie. Bo nic nie zmieni się. Jak tatuaż wyryślać na swojej drodze. Bądź wersją, której chcesz. Sam piszesz się. Nie jest to życie. Kolejny świt to nowy los. Bo to co masz, to twoje odbicie. I nigdy nic, a zawsze jest. Na pięknej gitarze gitar, z której jest niestrona licytację. Piękny Kasperanek. Sam piszesz się. Wcale nie jest to życie. Kolejny świt. I jak się czujecie przed tymi odbiornikami? Myślę, że dobrze. Słuchajcie, troszkę zwolnimy. Teraz utwór o miłości i przemijaniu. Posłuchajcie, pozwól mi. Thank you.
ciała obraz twój. Rejony tak, może po prostu go stworzyłem. Tyś taki już miał. Pamiętam każdy szeptem i czuję ten smak. Może mówiłem sam do siebie najłatwiej tak. Pozwól mi jeszcze raz uwierzyć, że to ty. Pozwól zobaczyć, że w tych oczach coś się dni. Zrób jeden mały gest, bym walczyć o co miał. Pozwól mi jeszcze raz, ja też nie chcę być sam. Nie chcę być sam. Szarpa niezwykły dzień, gasimy żar, a może nigdy nas nie było. Nie wiem już sam. Jeśli to tylko szept, ja nadzieję mam. Dopóki szukam prawdy w tobie, po prostu kłam. Pozwól mi jeszcze raz wierzyć, że to ty. A pozwól zobaczyć, że w tych oczach coś się dni. Zrób jeden mały gest, bym walczyć o co miał. Pozwól mi jeszcze raz, ja też nie chcę być sam. Teraz jeden z naszych pierwszych utworów, albo nie wiem, czy nie pierwszy. Każdy szuka swojego domu. Nasz jest tutaj, myślę, na scenie, między przyjaciółmi. Posłuchajcie, Dom. Cisza budzisz się, tak jak wczoraj, dzisiaj jesteś z nią. Wokół całkiem nowy świat, tylko stare słońce łamie noc. Oczujesz to, o. Ile było takich dni, kiedy zaczynałeś nowy start.
dalej do szkodliwych miejsc, w których nie ułożysz stali kart. O, czujesz to, o, to jest twój dom, gdzie stoisz dziś, o siebie grasz. To jest twój los, takich jak ty, nie rusza czas, nie rusza czas. Nigdy nie zakładam, że już widziałeś wszystko, mówi od. Popatrz na nią jeszcze raz, może jutro wyjedziecie stąd. O, czujesz to, o, to jest twój dom, gdzie stoisz dziś, o siebie dasz. To jest twój los, takich jak ty, nie rusza czas. To jest twój dom, o siebie grasz. To jest twój los, takich jak ty, nie rusza czas. Tyle tu pokonałeś dla niej, horyzont sił. Każdy krok w głowie ci zostanie, nauczy żyć. To jest twój czas, gdzie stoisz dziś, o siebie grasz. To jest twój los, takich jak ty, nie rusza czas. To jest twój dom, gdzie stoisz dziś, o siebie grasz. To jest twój los, takich jak ty, nie rusza czas, nie rusza czas. Tak to właśnie jest. Ale oprócz domu, to niekoniecznie musi być miejscem, trzeba znaleźć swoje miejsce. Każdy może mieć swoją pasję, zbieranie znaczków, strzelanie do ludzi z kulek plastikowych, granie muzyki. Najważniejsze, żeby się spełniać w tym, co się robi. A jeżeli nasza pasja może przynieść komuś pożytek, to tym bardziej jesteśmy bardzo dumni. Grajmy wszyscy do WOŚP. Posłuchajcie, moje miejsce. To co w sobie mam, dokąd idę, gdzie jest mój cel. Tyle sensu mam, ile sensu jest w tym, czego chcę. Gdzie stoję dziś, potykając się, doszedłem sam. Dziś już wiem, tam jest moje miejsce, gdzie chwile są cenne i gdzie liczy się mój czas, moje serce, gdzie zagram to, co zechcę i gdzie siebie mogę dać, moje miejsce. Każdym błędem i każdym trudnym dniem stawiałem znak, żebym wiedział dziś, gdzie trafić mam. Tyle pustych dróg, niespełnionych ludzi zmieniło mnie. Dziś już wiem, oh! Bo tam jest moje miejsce, gdzie chwile są cenne. Czas, moje serce, że zagram to, co zechcę i że siebie mogę dać, moje miejsce. Wypuściłem z rąk kilka dobrych szans, niełatwy stan. Nie słuchałem tych, którzy mieli tysiąc złotych rat.
zawsze był tam, gdzie niełatwo było robić ty. Hej! Dziś już wiem, dziś już wiem, oh! Tam jest moje miejsce, gdzie chwile są cenne i gdzie liczy się mój czas, moje serce, gdzie zagram to, co zechcę i gdzie siebie mogę dać. Moje miejsce, gdzie chwile są cenne i gdzie liczy się mój czas, moje serce, gdzie zagram to, co zechcę i gdzie siebie mogę dać. I gdzie liczy się mój czas, moje serce, gdzie zagram to, co zechcę i gdzie siebie mogę dać. Moje miejsce, gdzie chwile są cenne i gdzie liczy się mój czas, moje serce, gdzie zagram to, co zechcę i siebie mogę dać. Come on! Moje miejsce, gdzie chwile są cenne i gdzie liczy się mój czas, moje serce, gdzie zagram to, co zechcę i gdzie siebie mogę dać. Moje miejsce, gdzie chwile są cenne i gdzie liczy się mój czas, moje serce, gdzie zagram to, co zechcę i gdzie siebie mogę dać. Bardzo dziękujemy. Teraz słuchajcie, utwór, który nagraliśmy w podziękowaniu dla naszych kolegów z pierwszej linii frontu. Tak jak my, walczących z COVID-em, to nie są żarty, dalej jesteśmy w obliczu piątej fali. I na koniec specjalnie chcieliśmy go zagrać, żeby przypomnieć, że naprawdę sytuacja jest poważna, a jednocześnie dodać wam otuchy. Musimy to wszyscy przetrwać, wrócić do normalności. My jako lekarze chcemy pracować w swoich zawodach, w swoich specjalizacjach i chcemy też grać koncerty. Wszyscy chcemy wrócić. Bądźmy odpowiedzialni, ale dzisiaj może nie o tym. Dzisiaj wróćmy do puszki Diolka Owsiaka. On jest ze stali od lat. Pozdrawiamy serdecznie. Kacper Radek na gitarze. Witold Drapała klawisze. Tomasz Ryżnar bas. Filip Łukaszewicz perkusja. Zespół DOK z Polski. Trzymajcie się ciepło. Ciao Marina. Krótka noc, płytki sen i godzinę duchu budzi się. Każdy dzień wygląda tak. Pierwszy dziś, kolejny raz. Musisz udowodnić, że cię stać, być ponad tym, po stromie i strach. Zakodowany gen, który w sobie masz, niesie cię dalej. Jesteś ze stali, uwierz mi, jesteś ze stali, tak jak my. Jesteś ze stali, ze stali, ze stali, uwierz mi, jesteś ze stali, oh. Ziemię szuka czas, nie patrzeć z tyłu, bo wymówię tak. Moja gra i tylko ty decydujesz o tym, kiedy sny staną się realne, tak. Kogo
zaufany, ty tu w sobie masz. Nie życzę dalej. Jesteś ze stary, uwierz mi. Jesteś ze stary, tak jak ty. Jesteś ze stary, ze stary, ze stary, uwierz mi. Jesteś ze stary, oh, oh, oh. Jesteś ze stary, oh, oh, oh. Jesteś ze stary, oh, oh, oh. Jesteś ze stary, oh, oh. Jesteście ze stary, cześć! Pamiętajcie o gitarze puszki teraz, na której gra Kasper! Jest na licytacji! Pamiętajcie o tym, żeby dołożyć cygiełkę! Trzymajcie się ciepło, zespół GOT! Jesteś ze stary, uwierz mi! Jesteś ze stary, tak jak ty! Jesteś ze stary, ze stary! Dok, wielkie dzięki moi kochani. Jeżeli ktoś powątpiewał, że w tej konwencji, jaką w tym roku uprawiamy, ta edycja nie będzie taką pełną energii, entuzjazmu, to myślę, że się tak pozytywnie zawiódł. A to między innymi ta energia i ta atmosfera dzięki takim muzykom, jak muzycy formacji Dok. Moi drodzy, wcześniej mówiliśmy o tym, że na licytacji będzie także gitara. Gitara, na której Kasper Radek grał i będzie jeszcze grał, to właśnie ta gitara Jetson. Zapraszam bardzo serdecznie Piotr Pusz i Piotr Chudzik, to twórcy tego instrumentu. To może ja oddam panom w ręce, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Piotr Pusz i Piotr Chudzik. Kiedy zaświtała was taka idea, żeby coś takiego wyprodukować i przekazać na orkiestrę, na Fundację na Rzecz WOŚP-u? Myślę, że pomysł zrodził się około pół roku temu. Wpadliśmy właśnie, że chcieliśmy wykonać coś dobrego, nie tylko dla gitarzystów, ale też właśnie nieść jakąś pomoc właśnie dla dzieci. Gdzie można wylicytować, czy wziąć udział i wylicytować tę gitarę, bo to piękny instrument. Oczywiście gitarę można wylicytować na portalu Allegro. Łatwo znaleźć naszą aukcję pod adresem pushguitars.com/WOŚP. Tam w tej chwili można licytować tą gitarę. Z tego ostatniego wejścia to było 9200, także otwórzcie oczy, otwórzcie portfele, licytujcie, zróbcie coś dobrego. Tak, oczywiście. Przejrzyjmy na oczy to hasło, które oczywiście jest hasłem przewodnim tegorocznego finału. Piotrze, jak dużo czasu zajmuje produkcja takiego instrumentu?
Wykonanie komponentów to zaledwie, można powiedzieć, dwa, w ciągu dwóch dni uda się to zrobić. Natomiast sam proces technologiczny jest dosyć zbudowany, gdyż dochodzi jeszcze lakierowanie, które swoje odstać musi, żeby lakier się nie zapadał i przede wszystkim później prace lutnicze, jakby, prawda, które leżą po stronie Piotrka. A jak wygląda produkcja? Wcześniej jest to projektowanie, projektujecie kształty, jak to wygląda w praktyce? Oferujemy w zasadzie tylko własne modele, inspirowane ewentualnie jakimiś z klasycznymi modelami. Niemniej jednak cały proces, projekt powstaje u nas z naszą myślą techniczną. Taki projekt modelowany jest w 3D, później wykrawany na maszynach numerycznych, a później już reszta to jest w zasadzie ręczna robota. Czy te gitary, chociaż to pytanie będzie pewnie komiczne dla muzyków, dla gitarzystów, czy te gitary poza kształtem, one się czymś jeszcze różnią, wyróżniają? Są jakieś różne typy tych gitar? Tak, jest wiele, wiele różnych gitar, różnią się pod względem właśnie budowy, długości, skali, takie niuanse, które faktycznie znają gitarzyści, czy są, jest to komorowany korpus, czy pełen z pełnego drewna, jest wiele, wiele różnych rodzajów. Każdy się różni, jakość drewna również wpływa na brzmienie gitary. Mhm. Moi kochani, my powrócimy tutaj na koncert, dlatego że my przygotowujemy się do koncertu Wielkiej Gwiazdy, o tym za chwileczkę, ale powrócę do rozmowy z Piotrami. Przypomnę, firma Push Guitars tutaj na scenie w postaci Piotra Pusza i Piotra Chudzika. I teraz pytanie, być może to zainteresuje gitarzystów, czy można do was się zgłosić i indywidualnie dla muzyka zaprojektować taką gitarę według jego jakichś zaleceń? Tak, tak. W zasadzie jest taka możliwość, gorąco zapraszamy oczywiście wszystkich muzyków. Aktualnie nasze modele można dostosować pod kątem wyglądu, pod kątem brzmienia oraz własnych jakby takich niuansików, które gitarzysta chciałby mieć w postaci inlaya, jakiegoś zdobienia, jakiś, nie wiem, choćby nawet loga zespołu, prawda, dla którego gra gitarzysta. I czyli gdyby ktoś chciał się zgłosić, to przypomnijmy, gdzie ma się zgłosić do was? Push Guitars. Push Guitars. W internecie wystarczy wygooglować. Mogę potrzymać? Jasne. I odłożę na miejsce oczywiście, tak, bo Kacper Radek będzie jeszcze dzisiaj na tej gitarce grał w ramach 30. już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To z pietyzmem. Delikatnie odkładam to. Dziękuję wam bardzo serdecznie. No przede wszystkim za przekazanie tego wspaniałego instrumentu i za waszą tutaj... I za waszą obecność. Wielkie dzięki. To gitarę odstawiamy na miejsce. Ona jeszcze dzisiaj będzie potrzebna muzykom, a w zasadzie gitarzyście Kasprowi, dlatego że podczas hymnu Wośpowego pojawi się właśnie tutaj i przede wszystkim te dźwięki się pojawią. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Moi kochani, wiele się tutaj dzieje na tej scenie. Przepinamy nasi akustycy. Zobaczcie, co tutaj w ogóle jest. To jest cały sztab ludzi, młodych, dlatego że to trzeba mieć energię, bo praca jest naprawdę wymagająca pod względem fizycznym, ale także i wiedzy, żeby wszystko to pospinać. Szymon, tu jest akustyk, dzięki któremu ja wszystko słyszę. Państwo mnie słyszycie. Łukasz, operator, kolejni operatorzy. To naprawdę się wiele, wiele dzieje. Patrzcie, piękna scena, która została przygotowana przez firmę